Na świecie w tej chwili wyróżniamy kilka trendów, które sprzyjają zdrowemu odżywianiu i dbania o zdrowie. Jednym z nich jest niewątpliwie jak najmniej przetworzone produkty. Klienci poszukują produktów z etykietą, która mówi bez dodatku cukru, bez tłuszczów utwardzonych, etc., etc. I na rynku tak zwanych alternatywnych słodyczy mamy ogromny potencjał. My jako Bakaland wprowadziliśmy w ostatnim czasie, oprócz batonów BA, które właśnie są taką alternatywą zdrową, przekąskową dla batonów mniej postrzeganych jako zdrowe, nie chciałbym tego wątku kontynuować, dlaczego. I te batony się w sposób bardzo istotny rozwijają w tempie dwucyfrowym w Polsce. I Bakaland w tym roku już jest numerem jeden zarówno pod względem ilościowym, jak i pod względem wartościowym. Oprócz batonów mamy też w swojej ofercie produkty typowo bakaliowe, które służą jako alternatywę dla słodyczy, bo trzeba powiedzieć, że bakalie są traktowane obecnie jako przekąska. A znów na świecie i w Polsce trend przekąski on the go, nasz sposób życia jest już taki, że spędzamy coraz więcej czasu poza domem, konsumujemy poza domem, w pracy, w drodze do pracy. A to oznacza, że sięgamy po produkty takie, które w naszym przekonaniu dostarczają energii i bakalie, czy linia chociażby tak zwanego snacka, tak, gdzie cud miód, nasmaczane, lawlas i tak dalej, to są właśnie te produkty, które odpowiadają na potrzeby konsumentów. I wprowadzenie tych produktów w tym roku okazało się ogromnym sukcesem. To już jest coraz bardziej powszechne w dystrybucji i też coraz większą sprzedaż nam przynosi. Jednocześnie też w klasycznych bakaliach, tak jak chociażby złote owoce, to jest miechunka peruwiańska, owoce, które są tak zwane superfruits, spowodowały, że ta kategoria właśnie tych alternatywnych słodyczy czy przekąsek, bo to nie są do końca słodycze, one zawierają naturalnie cukry, ale też jednocześnie więcej składników odżywczych czy witamin niż chociażby szpinak na przykład, czy kilka innych produktów, a są bardzo smaczne i zdrowe. I tutaj mamy też olbrzymi sukces z tymi produktami.